Witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, czyli w prawym dolnym rogu naduście przycisk subskrybuj. Ja Wam za to będę wdzięczny. Słuchajcie, kolejne nasze wysiewy zewnętrzne. Mamy już szpinak, mamy rzodkiewkę, pietruchę generalnie. Fajne wschody. Na koniec filmiku pokażę jeszcze, jak wyglądają nasze wschody już w grządkach. Kolejnym dla mnie jest marchewka. Marchewka. Stanowisko generalnie słoneczne, gleba lekka. Nie może być to gleba zbyt zwięzła, dlatego jeżeli jest zbyt zwięzła ta gleba, to marchewka będzie miała problem, korzeń marchewki z przebiciem się generalnie i może być jakaś taka nieforemna. Drugi problem, jaki może występować w przypadku marchewki, to generalnie szkodniki, które bardzo lubią nadgryzać korzenie naszych marchewek. O, patrzcie, tu mam bączka. Płócienica marchwianka. Słuchajcie, to jest szkodnik, który nagryza nam korzenie. Larwy składa w takich lekkich kanalikach i powoduje generalnie, że ta marchewka przede wszystkim szybciej się psuje w momencie, kiedy już ją przechowujemy, jak i gorzknieje generalnie, czy nie jest tak smaczna. I aby zapobiec generalnie faktycznie naszej marchwiance, ja naokoło walę dymkę. Czyli tutaj mam dymkę naokoło, tam również mam dymkę, dlatego że marchewka będzie w tej części grządki, jak i w tamtej. Po środku mamy wschody groszku słodkiego. Całość jest okrywana w ciągu dnia agrowłókniną, na noc również tą wiosenną, tak żeby faktycznie nic mi nie wyjadało tego groszku. Po groszku, groszek jest dla mnie tutaj przed plonem, po groszku będzie tutaj brukselka w tym miejscu. Wybrałem odmianę wczesną. Co fajne, to jest to odmiana otoczkowana. A to, że ona jest otoczkowana, powoduje, że generalnie nie będą nam chorowały i więcej nam wzejdzie, Wam pokazuję. I dla mnie taki jeszcze duży plus generalnie to, że ta odmiana jest otoczkowana, to wielkość tych nasionek. Są przyjemniejsze do wkładania do gruntu, są większe. Zwróćcie uwagę, no ta się chwyta przyjemnie, tak? Jak jest to zbyt mała generalnie nasionko, no to wiadomo, że jest ciężej zachować ten dystans. A jeżeli chodzi o dystans, to wygląda to u mnie tak. Jeżeli jeszcze chodzi o podlewanie, to marchewka, pamiętajcie, nie lubi i zbyt wilgotnej gleby. Mało tego. Żeby się rozwijał korzeń, czyli generalnie tą część, którą my zjadamy marchewki, musimy powodować, żeby ta gleba nie była zbyt mokra, tak że on faktycznie, żeby się wysilał, żeby się zrobił większy. Uprawa marchewki w doniczce, super temat, byleby doniczka była odpowiedniej wielkości i gleba w całości już tam przepuszczalna. Wiadomo, że w gruncie ciężej nieraz nam się planuje nad przepuszczalnością tej gleby. Ja mam tutaj specjalną glebę nawiezioną, jak tworzyłem te grządki i wiem, że jest jak gdyby przepuszczalna. Nawiozłem całość jeszcze obornikiem glanurowanym jakieś 2-3 dni temu przed wysiewami. Całość ja mimo wszystko gdzieś tam lekko przekopałem, chociaż tych podwyższonych grządek jakoś grządek znacząco się nie przekopuje. Ja je przekopałem, a to dlatego, żeby wzruszyć glebę. Tam jeszcze masa jakichś pozostałości generalnie w gruncie pozostawało tych korzonków zeszłorocznych, tego co tutaj było. Nawieziona, przekopana, wyrównana. Możemy zaczynać siewy faktycznie i wtedy poszedł groszek do gruntu. Między rzędami odstępy to między 20 a 30 cm, natomiast między marchewkami w rzędzie to odstęp około 5 cm, czyli ja generalnie co 5 cm będę dawał na głębokości około 1 do 2 cm jedno nasionko. Ja generalnie będę teraz, może mi to więcej czasu zajmie, te nasionka są duże, bo otoczkowane generalnie i teraz może mi to zajmie troszeczkę więcej pracy z tym wkładaniem, ale nie będę musiał potem przerywać, a wiadomo, że czym dalej, tym w ogrodach jest tej pracy więcej. Może operator pokazać, jak tutaj te nasionka wyglądają w odstępie faktycznie co 5 cm. Potem górna warstwa gleby na górę wyrównana i co jeszcze, to generalnie zroszenie lekkie gleby, delikatne, tak żeby gdzieś tam te nasionka nam niżej się nie obniżyły. Dzisiaj ma padać, więc ja na razie nie będę w żaden sposób tej gleby tutaj zwilżał, chociaż chyba nawet już zaczyna padać, więc dla mnie idealny czas, żeby na wschody te pierwsze. Pozdrawiam Was i zapraszam do subskrypcji kanału. Cześć!